Witam w Historii Beskidu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Andrzej Paczkowski, historyk, badacz dziejów najnowszych, ale również były alpinista. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, aparat represji po 1956 roku, czy on się czymś różnił od tego wcześniejszego aparatu represji? No, to była zasadnicza zmiana pomiędzy latami 44, 56, a 56 i następnymi. Ale oczywiście nie wydarzyło to się z poniedziałku na wtorek. Był taki okres przejściowy, nazywany odwilżą, który zaczął się po śmierci Stalina. W przypadku Polski takim głównym impulsem do pogłębienia tej odwilży i przeniesienia jej na teren aparatu bezpieczeństwa była ucieczka jednego z wyższych funkcjonariuszy tegoż aparatu, Józefa Światło, który przekazał Amerykanom dosyć dużą wiedzę o tym aparacie, ale także został wykorzystany propagandowo. I od września 1954 roku Radio Wolna Europa nadawało cały wielki cykl rozmów z Józefem Światło, który zdradzał tajniki bezpieki. To spowodowało oczywiście dekonspirację w ogóle istnienia bezpieki, bo to była tak zwana tajemnica Poliszynela. Ludzie wiedzieli, że coś takiego jest, ale większość nie wiedziała, co tam się dzieje. No, tym razem się dowiedziała. W związku z tym nastąpiła pierwsza reorganizacja całego aparatu. Reorganizacja pod względem technicznym. A mianowicie oddzielono bezpiekę w sensie dosłownym, czyli urzędy bezpieczeństwa, od reszty ministerstwa, milicji, więziennictwa i tak dalej, które przeszły w gestię nowo utworzonego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A więc nastąpił podział i w związku z tym sam szef bezpieki stracił część swoich możliwości. Mało tego, stracił także posadę, bo przy tej okazji wymieniono kierownictwo. I Stanisław Radkiewicz, który był szefem aparatu bezpieczeństwa od lipca 1944 roku, w grudniu 1954 roku pożegnał się ze swoim gabinetem, został ministrem PGR-ów i powstał Komitet Bezpieczeństwa Publicznego na wzór sowiecki, bo tam też doszło do podobnej reformy, pseudoreformy, można powiedzieć. Oznaczało to jednak nie tylko zmianę nazwy i wymianę ministra, ale także usunięcie części wyższych pracowników, funkcjonariuszy, najbardziej skompromitowanych terrorem, występowaniem w procesach. Odeszli po prostu z resortu. Niektórzy, jak Różański, do więzienia. Różański był skazany w 1955 roku na bardzo łagodną karę 5 lat, ale parę lat później dodatkowo dostał. Także nastąpiła zasadnicza redukcja samej bezpieki, która w 1953 roku liczyła 33 tysiące osób, a od 1956 roku 10 tysięcy. Za tym poszła także redukcja aparatu agenturalnego. Czyli jakby wymówiono umowy o tajną współpracę 80% tajnych współpracowników. No bo jak było 10 tysięcy funkcjonariuszy zostało, to oni by nawet nie mogli obsłużyć tych 100 tysięcy agentów, którzy byli przedtem. Czyli to oznacza, że aparat represji zaczął się kurczyć? Skurczył się można powiedzieć drastycznie. Także zmieniła się główne kierunki czy sposoby działania. A po pierwsze,
już parę lat wcześniej w zasadzie przestała istnieć konspiracja zbrojna. W 1956 roku to była już tylko historia, praktycznie rzecz biorąc. Amnestia 1956 roku wypuściła z więzień prawie wszystkich więźniów politycznych. Nie wszystkich, ale prawie wszystkich. Zostało około 1000, co też jest sporą liczbą, no ale na ówczesne warunki to wydawało się, że więzienia są puste. Także zmieniła się jakby podstawowa filozofia działania tego aparatu. W latach 48-53, czy nawet od 45 do 53 roku, aparat ten miał pilnować wszystkich, całe społeczeństwo. Od członków biura politycznego do niepiśmiennego młodego człowieka, wszystkich. Dlatego musiał być potężny, dużą agenturę mieć. Od 1956 roku aparat ten miał się zajmować tymi, którzy są potencjalnymi lub faktycznymi przeciwnikami. I przez to jakby zagrażają państwu bądź aktualnemu rządowi. Stanowią jakieś realne niebezpieczeństwo, chociaż w większości przypadków było to niebezpieczeństwo na tyle odległe i na tyle, tak powiem, niewinne, że w zasadzie w normalnym państwie to się nazywało pluralizm polityczny. No ale wobec tego skoncentrowano się na kilku sektorach. Wszyscy, którzy przedtem byli w jakiś sposób represjonowani. I my tak, oni w dalszym ciągu, im się przyglądano, co się z nimi dzieje. Czy się nie spotykają gdzieś pokątnie, nie knują i tak dalej, i tak dalej. Kościół. I to Kościół jako całość. To znaczy wszyscy księża byli pod lupą. Nie wszyscy byli przesłuchiwani oczywiście, prawie żaden nie był aresztowany, ale byli kontrolowani. Środowiska intelektualne, artystyczne i studenckie, które są zapalne jakby. A więc tam, gdzie się może narodzić jakiś sprzeciw, albo już ten sprzeciw istnieje i się wyraża w pisaniu skeczów satyrycznych. I strategiczne zakłady pracy. Czyli jakie? To znaczy kopalnie, huty, stocznie, fabryki przemysłu zbrojeniowego, węzły kolejowe. No tam, gdzie wróg się może zalęgnąć i narobić szkód. Tam także utrzymywano kontrolę, ale oczywiście nie w tym wymiarze, który był wcześniej, gdzie w każdej fabryce była placówka aparatu bezpieczeństwa. To zlikwidowano. No, w końcu 10 tysięcy funkcjonariuszy na 28 milionów ludzi, to naprawdę mówiąc nie jest tak dużo nawet. Poza tym władza już też była bardziej okrzepła. No więc tak. Także wprowadzono zwiększony udział technicznych środków zdobywania informacji. Oczywiście to było od początku. Podsłuchy telefoniczne istniały już w 1945 roku, ale kto miał wtedy w Polsce telefon? Właśnie nie było kogo podsłuchiwać. A więc środki techniczne kontroli. Podsłuch, inwigilacja, przeglądanie korespondencji i tak dalej. Były oczywiście środowiska, które zwracały szczególną uwagę, na przykład dziennikarze. No, raz, że mogą coś napisać, a dwa, dziennikarze, spora część dziennikarzy, nie wszyscy, mieli kontakty z cudzoziemcami, którzy przyjeżdżali do Polski. Dziennikarz przyjeżdżający do Polski oczywiście szukał innego dziennikarza, żeby mu powiedział, co tu się dzieje.
Więc to było na przykład środowisko dziennikarskie. I jako takie obserwowane i nasycane agenturą, żeby od wewnątrz je kontrolować. A więc, ale to zmieniło właściwie w zasadniczy sposób jakby obszar działania, wolumen ilościowy. Nie było potrzeba już tylu tajnych pracowników. Więcej aparatów podsłuchowych niż tajnych pracowników. I to są okresy rządów Gomułki. Więc i to tak funkcjonowało, można powiedzieć, dosyć spokojnie, ale z jedną uwagą. Z roku na rok było więcej funkcjonariuszy, więcej tajnych pracowników. Po prostu aparat ten miał taką naturalną tendencję, tak jak człowiek, że rośnie, prawda? Że chce coraz więcej wiedzieć, w nowe miejsca trafić. Więc był stopniowy rozrost tego aparatu. Ten aparat, no tak zresztą jak i w czasach poprzednich, w okresie stalinowskim, miał pewien sposób oddziaływania, znaczy emanował strachem. I to było świadome. Z samym Ubeką zależało na tym, żeby ludzie się ich bali. No bo wtedy będą bardziej posłuszni, nie będą robili głupstw żadnych, prawda? Więc było coś nowego, jeżeli chodzi o sposób straszenia, bo przedtem to straszono tym, że były procesy pokazowe, bywały nawet. A teraz czym straszono? No, straszono po to, żeby ludzie się byli potulni. Tak, ale czym straszono? Utratą pracy? Nie, świadomością. Że można być w każdej chwili ofiarą tego aparatu. Że tu trafił, tam trafił, ten mówił, że słyszał i tak dalej, prawda? Więc robił wrażenie wszechmocnego. I był mocny, ale no, z pewnymi ograniczeniami. Oczywiście odpuszczono sobie zupełnie zajmowanie się partią komunistyczną. Mm-hmm. To, co było w okresie stalinowskim takim wyraźnym wyróżnikiem. I można powiedzieć tak, aparat bezpieczeństwa wykonywał pewne polecenia, czy reprezentował linię polityczną partii. I tam, gdzie w partii się pojawiały nowe tendencje, tam za tym szedł aparat, a czasami on próbował nawet jakby wyprzedzać rzeczywistość. Czy takim... To był taki dobry przykład, to są tak zwane wydarzenia marcowe. No właśnie, chciałam o to zapytać. Rok 68. I w 56 roku w zasadzie wyczyszczono aparat bezpieczeństwa z Żydów. Czy osób pochodzenia żydowskiego. Zostały tam rodzynki takich najlepszych, prawda? I aparat bezpieczeństwa stał się jednym z głównych instrumentów w rękach frakcji nacjonalistycznej w partii komunistycznej. No bo Mieczysław Moczar był ministrem spraw wewnętrznych, najpierw wiceministrem, potem ministrem, któremu podlegał aparat bezpieczeństwa i aparat bezpieczeństwa był dla niego instrumentem. Więc to właśnie w aparacie bezpieczeństwa już na początku lat 60. zaczęto robić listy osób pochodzenia żydowskiego, ze stanowiska, które zajmują i tak dalej, sączyć takie pewne propagandowe przecieki robić. No jednym z głównych autorów takich publicznych wypowiedzi antysemickich w 68 roku był pułkownik ówczesny Walichnowski, no, który był po prostu funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa jeszcze od z czasów stalinowskich. Ten aparat to wszystko jakby przygotowywał i stał się, to nie jest łatwe do opisania, ani nie zawsze jest jasne,
stał się po prostu jednym z głównych instrumentów frakcji nacjonalistycznej Mieczysława Moczara, który wykorzystywał ten aparat do różnych celów i to w 1968 roku się ujawniło, wyjaśniło, bo to przecież aparat bezpieczeństwa wielu aktywistom partyjnym mówił, kto jest Żydem u nich w komórce partyjnej, kogo trzeba wyrzucić, bo przecież oni sami nie wiedzieli na ogół. Są nawet takie koncepcje, że całe wydarzenia marcowe zostały sprowokowane przez aparat bezpieczeństwa po to właśnie, żeby dokonać wymiany personalnej na szczytach władzy, na takiej wewnętrznej, biurokratycznej rewolucji, co się nie udało w ogóle albo tylko częściowo. W każdym razie dla niektórych środowisk aparat bezpieczeństwa stał się rzeczywistym zagrożeniem, bo mógł on doprowadzić do zadenuncjowania kogoś, wskazania, żeby go usunąć, zahamować karierę i tak dalej. A nawet więcej, w 1970 roku użyto broni przeciwko... Wydarzenia, tak zwane wydarzenia, czyli strajki, rewolta grudniowa 70 roku, ona ma bardzo niewiele do czynienia z aparatem bezpieczeństwa i aparat bezpieczeństwa z tą rewoltą. No można powiedzieć, że kierownictwo było niezadowolone, bo nie ostrzegł, nie przewidział, co się może stać. To, że nie zapanował nad sytuacją w Trójmieście czy w Szczecinie, to jest oczywiste, bo to wykraczało daleko poza jego techniczne, intelektualne możliwości. Niemniej także po 70 roku podtrzymywano ten taki mit, że to bezpieka zrobiła, żeby usunąć Gomułkę. Skoro się w 68 roku nie udało, to był drugi krok. No ale zamiast Moczara pojawił się Gierek, który z aparatem bezpieczeństwa, przynajmniej polskim, nie miał nic wspólnego. Więc były zastrzeżenia wobec aparatu bezpieczeństwa właśnie, że nie zadziałał. Że po cholerę mamy tych kilkanaście tysięcy już oficerów i dwa razy tyle tajnych współpracowników, a oni w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego się przekonuje. A czy to użycie broni w 1970 roku nie zadziałało jednak na polskie społeczeństwo w taki sposób zastraszający? To znaczy, to nie był taki strach fizyczny, że mogą kogoś aresztować i zatłuc w więzieniu albo torturować go. To był taki lęk jakby wyprzedzający, że może się ewentualnie coś stać złego, że lepiej być w zgodzie z linią polityczną, nie występować. To był ten lęk, który miał hamować przed jakimiś aktywnymi działaniami, czy antypaństwowymi, czy wpływającymi negatywnie na linię polityczną aktualnie obowiązującą. W latach 70. w zasadzie sytuacja się niewiele początkowo zmieniła w porównaniu z tą poprzednią. To znaczy wciąż ten aparat troszeczkę rósł, rozrastał się. No bo lata 70. to już powstanie tej opozycji demokratycznej. A no więc właśnie. Takim następnym momentem, w którym aparat bezpieczeństwa jakby poczuł, że on jest ważny. Potrzebny. I potrzebny, no tak. Dlatego ważny, że potrzebny. To było narodziny opozycji demokratycznej, czyli koniec lat 70. Te różne podpisywanie list, a potem powstanie KOR-u, Robcio i tak dalej, gazetki, książki, cała poligrafia podziemna. No to wszystko były działania antypaństwowe przecież i aparat bezpieczeństwa był od walczenia z tym.
To zaczęło się mniej więcej 75-76 rok. I o ile w aparacie bezpieczeństwa jakby tendencja była jednolita, twarda, wsadzać, zabierać, skazywać itd., itd., to w kierownictwie partii nie było takiej jednolitości i przeważała raczej opcja Gierka, że ponieważ jesteśmy zadłużeni na Zachodzie, musimy na Zachód coś sprzedawać, od nich coś kupować, opinia Polski się liczy, no to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wsadzić do więzienia członków KOR-u albo jakiegoś opozycjonisty, wytoczyć proces. Aparat bezpieczeństwa się musiał do tego dostosować. Nawet wtedy, kiedy dochodziło do jakichś takich większych napięć, jak na przykład po śmierci Stanisława Pyjasa w Krakowie w 1977 roku, no, nie wykraczał poza to, co partia dozwalała, co partia kazała, chociaż naciskał, bo był zwolennikiem radykalnych działań. I następna jego jakby klęska to było powstanie Solidarności, bo też tego nie przewidział. I też pojawiają się takie sugestie, to nawet Gierek jakoś tak trochę pośrednio, jak już był odsunięty od władzy, sugerował, że to jego odsunięcie to był wynik wewnętrznego zamachu stanu, na czele którego stał między innymi minister spraw wewnętrznych. W ogóle ducha winien w ogóle, no ale... To znaczy, to było tak, że bezpiece zależało na tym, żeby ludzie się bali. Ale byli też tacy działacze partyjni, państwowi, którym zależało na tym, żeby rzeczywiście się ludzie bali. No i ludzie zaczęli się bać po wprowadzeniu stanu wojennego. No to już był taki, jakby struktura specjalna, prawda? W każdym razie aparat bezpieczeństwa odegrał istotną rolę w wprowadzaniu stanu wojennego. Przygotował jakby całą operację internowań, aresztowań, później przesłuchań, procesów, bo samo wojsko, no, bagnetami nie wszystko się da załatwić, prawda? Niektóre rzeczy muszą być załatwione inaczej. W latach 70. zresztą wciąż trwał ten rozrost aparatu bezpieczeństwa. Powstawały nowe piony, nowe komórki od spraw przemysłu, od spraw opozycji, których przedtem nie było, albo były w jakimś takim zalążkowym kształcie. Przybywało oczywiście funkcjonariuszy. To już nie było 10 tysięcy, jak w 1956 roku, ale 25 tysięcy, czyli prawie tyle, co w 1953. Doskonalono technikę operacyjną, podsłuchy, podglądy, nagrywania itd., itd. Grano tym, rozbudowywano cały aparat agenturalny. Niektóre osoby pozyskane miały znaczenie dla penetracji tworzącej się opozycji albo później już Solidarności, ale duża część to było werbowana też trochę na zasadzie takiej jakby zastraszania, że ktoś zwerbowany to się będzie bardziej uległy, posłuszny. To jeszcze ten problem istniał od samego początku. W 1954 roku minister Radkiewicz, jedno z ostatnich jego przemówień jako ministra bezpieczeństwa, to on mówił, że nawerbowaliśmy się ludzi w większości tylko po to, żeby ich złamać, żeby byli nam posłuszni. Oni do niczego nam innego nie byli potrzebni. I to samo było w latach 70. i 80., gdzie znów przyrastało funkcjonariuszy, a więc przyrastało tajnych współpracowników,
miejsc do podsłuchiwanych, miejsc na poczcie, gdzie sprawdzano listy. I oczywiście zawsze istnieje taka koncepcja, że coś, co jest tajne, to jest najważniejsze. I że od tego, co jest tajne, wszystko zależy. Że to, co jest jawne, to nie ma znaczenia, to jest tylko przykrywka dla tajności. I stąd między innymi taka trwająca, do dzisiaj zresztą w niektórych środowiskach, opinia, że wszystko to bezpieka zrobiła, wszystko. I wolne związki, tak. I stan wojenny, i potem transformację ustrojową, to wszystko. No jeżeli nie Polska, to sowiecka, prawda? A Polacy byli podwykonawcami tego. Kiedy się kończy ten aparat represji w takim rozumieniu, o którym rozmawiamy? Aparat bezpieczeństwa formalnie został rozwiązany w maju 1990 roku i na jego miejsce utworzono Urząd Ochrony Państwa, który częściowo pełnił podobne funkcje i nawet strukturalnie trochę przypominał aparat bezpieczeństwa. Na przykład w Urzędzie Ochrony Państwa był wywiad zagraniczny też, co w klasycznym układzie demokracji parlamentarnej wywiad jest zawsze osobny od kontrwywiadu, czyli od tego, co wewnątrz kraju się dzieje. To była nowa ustawa. Urząd Ochrony Państwa przestał być częścią ministerstwa, ale jednak był, jak powiem, w orbicie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zredukowany w porównaniu z Służbą Bezpieczeństwa, która przeszła taki proces weryfikacyjny. Trudno to wnikać w szczegóły, on się, tak powiem, różnie toczył. Jednych zweryfikowano pozytywnie, innych negatywnie, a większość się po prostu nie zgłosiła do weryfikacji. Uznała, że nie ma szans, że to już po prostu, bo dla wielu może po prostu już nie ma sensu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.